się z wami podzielić pewnym przesłaniem. Wierzę, że może dlatego, że miałem bardzo duży kłopot, żeby go odebrać. Tak wszystko się przeciwko temu sprzęgało od rana. Ale oddajmy najpierw Bogu chwałę, zaśpiewajmy Bogu na chwałę. A potem chwilę spędzimy na modlitwie, a potem przekażę to, co odebrałem i będziemy dalej się modlić, uwielbiać Boga. Panie, ja dziękuję Ci, że do Ciebie możemy przyjść. Dziękuję Ci za te 3 dni, Panie, naszych spotkań, w zasadzie 4, bo przecież niedziela też. Dziękuję Ci, Panie, za te 3 wieczory, w których wiem, że tak wiele do nas mówiłeś. I jeszcze będziesz mówił. Dziękuję Ci, Panie. Dziękuję Ci za to, co rozpocząłeś w nas, co rozpocząłeś też z nami. Dziękuję Ci, Panie, że możemy sięgnąć po to wszystko, co masz dla nas. Prawda, że lepszy jeden dzień, kiedy możemy być w Bożej obecności, niż gdzie indziej 1000. Alleluja. Chwała Ci, Jezus. Chwała, chwała, chwała. Chwała, chwała, cześć i uwielbienie. Chwała, cześć i uwielbienie. Tobie cześć, Tobie chwała, Panie. Alleluja, Jezus. Dziękujemy, Panie, dziękujemy. Dziękujemy, Panie. Ty zaszczycasz nas swoją obecnością. Ty przychodzisz, Panie, tam, gdzie Twój lud. Tam, gdzie zgromadzają się Twoje dzieci. Tam jesteś jako ojciec. Jako dobry pasterz. Jako nauczyciel. Alleluja, Jezus. Wywyższony bądź, Panie. Uwielbiony bądź. Tobie, Panie, cześć, Tobie uwielbienie. Alleluja. Panie, zgromadzamy się dla Ciebie. Wywyższamy Ciebie, Panie. Chcemy przyjmować od Ciebie, Panie. Alleluja. Alleluja. Lepszy jeden dzień w przedsionkach Twych, lepszy jeden dzień w domu Twym, niż gdzie indziej, Panie mój, 1000 dni. Lepiej w domu Twoim być, niż gdzie indziej spędzać czas. W Tobie radość, pokój i zbawienie jest. Lepszy jeden dzień. Jeden dzień w przedsionkach Twych, lepszy jeden dzień w domu Twym, niż gdzie indziej, Panie mój, 1000 dni. Lepiej w domu Twoim być, niż gdzie indziej spędzać czas. Tobie radość, spokój i zbawienie jest. Jesteś mą nadzieją, jesteś mym schronieniem, moją twierdzą, nie boję się. Wywyższam chwałę, ja kocham Cię. Mą nadzieją jesteś mym schronieniem, moją twierdzą, nie boję się. Wywyższam chwałę, ja kocham Cię. Lepszy jeden dzień. Lepszy jeden dzień w przedsionkach Twych, lepszy jeden dzień w domu Twym, niż gdzie indziej, Panie mój, 1000 dni. Lepiej w domu Twoim być, niż gdzie indziej spędzać czas.
Tobie radość Bogu i zbawienie jest. Jesteś mą nadzieją. Jesteś mą nadzieją. Jesteś mym schronieniem, moją twierdzą. Nie boję się, gdy wyszłam. Chwalę, ja kocham Cię. Jesteś mą nadzieją, jesteś mym schronieniem. Moją twierdzą, nie boję się, gdy wyszłam, ale ja kocham Cię. Jesteś, Panie, naszą nadzieją, jesteś naszym schronieniem i twierdzą, Panie. Jesteś naszym pokojem, naszą radością. Ciebie wywyższamy, Panie. Ciebie uwielbiamy, chwalimy Ciebie, Panie, bo jesteś godzien czci uwielbienia, godzien chwały jesteś, Panie, kochamy Cię, alleluja. Jesteś mą nadzieją, jesteś mym schronieniem, moją twierdzą, nie boję się, gdy wyszłam. Jesteś mą nadzieją, jesteś mym schronieniem, moją twierdzą, nie boję się, gdy wyszłam, chwalę, ja kocham Cię. Zaśpiewajmy to jeszcze raz. Jesteś mą nadzieją, jesteś mym schronieniem, moją twierdzą, nie boję się, gdy wyszłam, ale ja kocham Cię. Panie, kochamy Ciebie, wywyższamy Ciebie. Chwalimy Ciebie, Boże Wszechmogący. Chwalimy Ciebie, Panie nad mocami. Chwalimy Ciebie, Król nad królami. Alleluja. Chwalimy Ciebie, Boże Wszechmogący. Chwalimy Ciebie, Panie nad mocami. Chwalimy Ciebie, Królu nad królami, który jesteś, który byłeś, który przyjdziesz, znów, który jesteś, który byłeś, który przyjdziesz. Chwalimy Ciebie, Boże Wszechmogący. Chwalimy Ciebie, Panie nad mocami. Chwalimy Ciebie, Królu nad królami, który jesteś, który byłeś, który przyjdziesz. Tobie hołd, Tobie owoc naszych chwał. Tobie chwała, Pan. Tobie chwała, Tobie hołd, Tobie owoc naszych chwał. Jezus Panem jest.
z Panem jest. Jezus 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 Panem. Królem i Panem, Ojcze, dzisiaj na nowo wywyższamy Ciebie. Wywyższamy święte imię Jezus, bo On jest jedynym Panem i Królem. Jest Panem mojego życia, jest Panem Twojego życia. Ja dziękuję Tobie, dziękuję i wywyższam. Oddaję Tobie chwałę, Panie, Panie Panów, Królu Królów. Dziękuję Tobie, że dzisiaj mogę na nowo tutaj stać, by kłaniać się Tobie. Ojcze, chwalimy Ciebie, chwalimy i wywyższamy, podnosimy ręce do Ciebie. Ojcze, dziękuję Tobie za to, dziękuję Tobie za to, że Ty swoją łaską umiłowałeś mnie, swoją miłością ukochałeś nas, Panie. Wywyższamy Twoje imię, wywyższamy i uwielbiamy święte, wywyższone i największe imię Jezus, bo Jezus Panem jest. 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 Kochani, uwielbiajmy naszego Boga. Podnieśmy nasze głosy w modlitwie, w społecznej modlitwie, w modlitwie, która Go wywyższy, która odda Mu chwałę. Po prostu otwórzmy nasze usta, otwórzmy nasze serca i oddajmy Mu chwałę. Oddajmy chwałę słowami, oddajmy chwałę, wyznając Jego imię, wywyższając Go. Alleluja, Panie, wywyższamy Ciebie. Ty jesteś ponad wszystko. Jesteś Panem, Panem i Królem Królów. Jesteś ponad wszystko, Panie. Wywyższamy Ciebie, uwielbiamy Ciebie, Stwórco nieba i ziemi. Ty, który dajesz życie, zmartwychwstały, potężny i wspaniały Boże. Wywyższamy Ciebie, wywyższamy Ciebie, Panie. Alleluja. Napełniaj, Panie, napełniaj nas swoim duchem, Panie. Napełniaj nas swoim słowem, Panie. Napełniaj nas swoją mocą, Panie, swoim dobrem. Chcemy Ciebie wywyższać, Panie, na każdej z naszych dróg. Chcemy Ciebie uwielbiać, Panie. Alleluja, alleluja. Wywyższony bądź, Panie, uwielbiony bądź, Królu Królów. Uwielbiony bądź, wywyższony bądź, Panie. Ty, który jesteś na wieki, Alfa i Omega. Ty, który jesteś początkiem, jesteś końcem. Bądź uwielbiony, bądź wywyższony. Alleluja, alleluja, chwała, chwała. Chwała, 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 chwała. Chwała Jezusowi. Chwała Panu Panów. Chwała Królowi Królów. Potężnemu Bogu. Chwała. Chwała, chwała, chwała. Cześć i uwielbienie. Alleluja. Alleluja. Jezus Pan. Jezus Panem jest. Zaśpiewajmy jeszcze. Jezus Panem jest. Jezus Panem jest. Halleluja. Halleluja. O, Panie, wywyższamy Ciebie. Wywyższamy Ciebie, Panie. Uwielbiamy Ciebie, Królu Królów. Wszechmogący, potężny, cudowny Boże. Halleluja.
Tobie jest, Panie, nasze schronienie. W Tobie jest, Panie, nasza moc. Halleluja jest. Halleluja. Wywyższam Ciebie, Panie, uwielbiam Ciebie, Królu Królów. Halleluja, chwała Jemu. Halleluja, chwała, chwała, chwała. Halleluja, o, halleluja. Pan Panów i Król Królów, niezwyciężony, potężny, wspaniały. Hallelujah. Panie, my przechodzimy przez Twój święty tron. Panie, ja wiem, że dziś szczególnie chcesz nas uczyć tego, byśmy umieli trwać w Słowie. Byśmy umieli rozumieć Twoje Słowo, rozróżniać, używać, wiedzieć, czym jest. Panie, przychodzimy tam, gdzie Twój tron. W pracy, tych, którzy są dzisiaj w domu, bo są chorzy, Panie. Przynosimy Tobie nasze siostry, naszych braci. Przynosimy Tobie tych, którzy są z nami online. Przynosimy Tobie tych, którzy są dzisiaj w potrzebie, Panie. Przynoszę Ci Natalię z Białorusi, z Ukrainy, która jest teraz bez prądu i ta misja, jaką miała, pieczenia chleba, jest przerwana. Przynoszę Ci Jurę, który jest na Ukrainie w tej chwili. Zachowaj go, Panie. Daj mu szczęśliwie wrócić. Panie, proszę Cię o Romka z Żywca, który jest w ciężkim położeniu, Panie. Proszę Cię, Ojcze, o wszystkich tych, którzy teraz gdzieś w głębi serca wołają Twojego imienia. Niezależnie gdzie są, na jakiej części tego świata, w jakim miejscu. Czy spokojnie w swoich domach, czy w pożodze wojennej. Panie, przynoszę Ci każdego, kto teraz wzdycha do Ciebie, Panie. Panie, niech cud Twój objawia się w życiu każdego, kto wzywa Twojego imienia, bo Twoje słowo mówi: nie zawstydzi się nikt, kto wzywa mojego imienia. I przez wiarę chcemy na tym stanąć. I przez wiarę to przyjąć, Panie. Tam, gdzie Twój tron, podnoszę wzrok. Zaśpiewajmy tam, gdzie Twój tron.
tron. Tam, gdzie Twój tron, podnoszę wzrok. Tam, gdzie majestat Twój dziś stanąć chcę. Najświętszy tron, przez wiarę wezmę to, co dał mi Bóg. Na słowie stanę, Jezus skałą jest, na Nim zbuduję, nie zachwieję się. Oddam Bogu cześć, Bogu cześć. Przez wiarę stanę tam, gdzie najświętszy tron. Przez wiarę wezmę to, co dał mi Bóg. Na słowie stanę, Jezus skałą jest. Na Nim zbuduję, nie zachwieję się. Oddam Bogu cześć. Stanę tam, gdzie najświętszy tron. Przez wiarę wezmę to, co dał mi Bóg. Na słowie stanę, Jezus skałą jest. Na Nim zbuduję, nie zachwieję się. Oddam Bogu cześć. Bogu cześć. Zaśpiewajmy. Przez wiarę stanę tam, gdzie najświętszy tron. Przez wiarę wezmę to, co dał mi Bóg. Na słowie stanę, Jezus skałą jest. Na Nim zbuduję, nie zachwieję się. Oddam Bogu cześć, Bogu cześć. Tak, Panie, my chcemy się tego uczyć, aby stać w wierze, Panie, aby sięgać tego wszystkiego, co masz dla nas, Panie. My potrzebujemy, Panie, zrobić kolejny krok w naszej wierze, kolejny krok w naszym chrześcijańskim życiu, kolejny krok, Panie, w tej drodze, w tej misji, w tej pracy, w tej służbie, Panie, jaki masz dla nas. Wyjdź na ten poziom wyżej, Panie, jaki jest przeznaczony dla nas. Panie, dzisiaj jest, mamy otwarte serca. Panie, zbieramy się tutaj trzeci dzień z rzędu, wieczorem, aby rozwijać się, aby karmić się, aby duchowo wzrastać. I wiem, Panie, że nie jesteśmy tu bez powodu. Nikt nie przyszedł tu tak sobie, ale każdy z nas tutaj jest otwarty, jest pragnący. Jest jak spieczona ziemia, która pragnie wody, która pragnie Twojego napełnienia, Twojego namaszczenia, Twojego prowadzenia. Oto jesteśmy, Panie. Mów do nas. Halleluja. Chwała, 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 chwała. Przez wiarę stanę tam, gdzie najświętszy tron. Przez wiarę wezmę to, co dał mi Bóg. Na słowie stanę, Jezus skałą jest. Na Nim zbuduję, nie zachwieję się. Oddam Bogu cześć,
Bogu cześć. Kochani, ten cykl tych trzech wieczorów dzisiaj zakończymy wieczerzą Pańską. Co wy na to? Poproszę Daniela, żeby dołączył do Wojtka, żebyście przygotowali wieczerzę Pańską. Wszystko mamy, to dobrze. Kochani, pomódlmy się jeszcze chwilkę. Trwajmy chwilę w modlitwie. Wiecie, kolejny raz tak bardzo mocno odczułem, że to, co powinno wybrzmiewać w naszych modlitwach, to dziękczynienie za to, że On nas zbawił. Że oddał swoje życie. My przypominamy sobie to wieczerzą Pańską. Chodzimy do kościoła, bo pamiętamy o tym. Ale dziękujmy. Dziękujmy. Wiecie, tak już jest normalnie w naszym życiu. Kiedy na przykład coś od rodziców dostajecie, to jak długo dziękujecie za to, że dostaliście? Podziękujecie i idziecie dalej. Ale to, co dał nam Jezus, to jest niezniszczalne. To jest wieczne. Więc podziękujmy Mu za to, co nam dał. Panie Jezu, my dziękujemy Ci za dar zbawienia, za to, że Ty otworzyłeś swoje serce dla nas. Ty zdecydowałeś, aby oddać swoje życie. Ja dziękuję Ci, że znalazłeś każdego z nas w tym miejscu i pociągnąłeś, że obmyłeś nas swoją świętą krwią, że wycierpiałeś krzyż. Ja dziękuję Ci, Panie, za Twoją ofiarę. Dziękuję Ci za ten ból, jaki wycierpiałeś za mnie, Panie. Dziękuję Ci za to. Dziękuję Ci, że nie zawahałeś się, by mnie wziąć w swoje ramiona, by przebaczyć mój grzech, by odrzucić ode mnie moje zniewolenia i uczynić mnie wolnym i żywym. Dziękuję Ci, Panie. Dziękuję Ci, Panie, że Ty zainterweniowałeś w moim życiu i nie pozwoliłeś mi iść na zginienie, ale zawołałeś mnie, zawołałeś po imieniu i powiedziałeś: chcę dać Ci życie. I dziękuję Ci, że dałeś mu łaskę odpowiedzieć każdemu z nas. Każdy, kto jest w tym miejscu, Panie, ja wierzę, że odpowiedział na to wołanie. Że odpowiedział: tak, Panie, chcę to przyjąć, chcę, dziękuję. I my teraz razem dziękujemy Ci za to, co jest wieczne, niezniszczalne. To nie jest znikome, ale to jest wieczne, prawdziwe. I będzie trwało, trwało wiecznie. I Ty nam dałeś to, co wieczne. I Ty mówiłeś: nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, ale gromadźcie sobie skarby tam w niebie, tam, gdzie jest wieczne. Dlatego ucz nas tego, Panie. Niech Tobie będzie chwała. Niech Tobie będzie cześć i uwielbienie. Hołd i chwała, Panie. Halleluja. Panie, my przez wiarę przychodzimy przed Twój święty tron. My przez wiarę sięgamy to, co nam dałeś. Panie, przez wiarę chcemy stanąć na Słowie. Wiemy, że Ty nas nie zawiedziesz, Panie. Halleluja. 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 Świata, w którym tak nie zgadzałem, ale Ty widziałeś moje serce zupełnie.
Pierwsza grupa uwielbienia by usiadła, wy też usiądźcie. Za chwilę będziemy dalej uwielbiać Boga, będziemy się modlić i będziemy przystępować do stołu. Dziękuję wam, że wytrwaliście do tego trzeciego dnia. To, co dzisiaj chcę przekazać, to wiadomość czy przesłanie o duchowym orężu. Wiem, że wiele razy słyszeliście kazania na ten temat, wiele razy słyszeliście różne usługi, ale może odnajdzie się coś nowego. W drugim liście Pawła do Koryntian w 10 rozdziale, 4 wersecie czytamy: gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. Nim też unicestwiamy złe zamysły. Czym jest ten oręż? Co to jest? Możemy powiedzieć, to jest modlitwa, to jest uwielbienie, to jest nasze całe życie. Ale oręż tak bezpośrednio kojarzy się nam z narzędziem walki. I ten sam autor w liście do Efezjan nieco wyjaśnia. W 6 rozdziale listu do Efezjan, w 17 wersecie przeczytamy: i weźcie do ręki miecz ducha, którym jest Słowo Boga. I weźcie do ręki miecz ducha, którym jest Słowo od Boga. Wiecie, tak bardzo mocno odebrałem dzisiaj, że musimy bardzo poważnie traktować Boże Słowo. Musimy je traktować na tyle poważnie, na ile ono zasługuje, by być traktowanym poważnie. Dlatego, że ono jest orężem. I jest coś bardzo istotnego, co wyjaśnia nam potęgę Bożego Słowa. W objawieniu Jana, w 19 rozdziale, od 13 do 15 wersetu przeczytamy tak. Ubrany był w szatę skąpaną we krwi, na imię miał Słowo Boga. Podążały za nim zastępy nieba na białych koniach, ubrane w czysty biały bisior. Z jego ust wychodził ostry miecz, to nim pobije narody, sam żelaznym berłem będzie nimi rządził. Osobiście też wygniecie z tłoczni wino płomiennego gniewu wszechmogącego Boga. Wiecie, my bardzo często używamy takiego zwrotu w imieniu Jezusa. To jest bardzo częste. Mówimy imieniu Jezusa i nic. Wiecie, trzeba wiedzieć, że tym imieniem jest Boże Słowo. Objawienie Jana dokładnie mówi. I żeby stanąć przed Bogiem w imieniu Jezusa, ktoś wczoraj ciekawie zauważył w rozmowie, że jesteśmy tacy szczęśliwi, bo pisze, gdzie dwóch albo trzech w imieniu moim, tam ja jestem. Tylko, że do niczego to nie prowadzi często. Dlatego, że żeby być w imieniu Jezusa, to trzeba być w Jego Słowie. To znaczy zgodnie z Jego Słowem. To znaczy zgromadzamy się zgodnie z Bożym Słowem. Uświęcamy się zgodnie z Bożym Słowem. Modlimy się i stajemy przeciwko diabelskim różnym zasadzkom, atakom. W Bożym Słowie dajemy odpór chorobom, słabościom, Bożym Słowem. Chociaż dzisiaj nie sposób tego wszystkiego omówić.
to nie można stanąć po prostu używając sobie jesteśmy, Panie, w Twoim imieniu tutaj, jeśli tak naprawdę nie jesteśmy w Słowie i nie jesteśmy w zgodzie ze Słowem i zgodnie ze Słowem. Wiecie, dzisiaj, kiedy wiedziałem, że będę o tym mówił, ponieważ już wczorajszego wieczora wiedziałem, że będę mówił o orężu, było tak wiele przeszkód, żebym nie mógł trafić na to, żebym nie mógł się tym zająć. Od samego rana coś. Ponieważ to jest tak bardzo, bardzo ważne. Bo imię Jezusa, tak naprawdę nasz Pan Panów jest nazwany Słowem Boga. Nawet Jan to tłumaczy. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, Bogiem było Słowo. Więc to, co jest dla nas tak bardzo ważne, to abyśmy stanęli w Jego Słowie, na Jego Słowie i byli w tym Słowie, a nie w nazwie. Dlatego, że przychodzą czasy, kiedy Słowo będzie wypaczane, kiedy Słowo będzie traktowane bardzo lekce i będzie przedstawiane w sposób, który jest bardzo bliski Kościołowi w Pergamonie. I zaraz o tym powiem. Kiedy Słowo będzie używane po to, abyś był teraz szczęśliwy, a święty w niebie. To jest nauka Nikolaitów. Słowo będzie używane po to, żeby wprowadzać cię w dobry stan, w dobrostan, a nie po to, aby cię uświęcić i czynić podobnym do twojego Pana. Jesteś nazwany imieniem tego, który żyje, a jesteś martwy. I kiedy apostoł Paweł mówi, że nasz oręż to nie są nasze wysiłki, nasze działania, ale to jest duchowy miecz, to on sugeruje nam i mówi, macie słowo, macie to, co jest tak naprawdę Bożym działaniem i to jest to, co burzy warownię i unicestwia złe zamysły. Wiecie, tak nam to przedstawię. Mój samochód potrafi jechać bardzo szybko. Stasiu się przekonał dzisiaj. Ale jest pewne słowo. To są przepisy ruchu drogowego, które mówią, w terenie zabudowanym masz jechać 50 na godzinę. Jeśli nie będziesz jechał, będą tego konsekwencje, prawda? I ty jadąc tym samochodem musisz się tego trzymać. Bo mogą być konsekwencje. Jeśli zapłacisz mandat, to jest najmniejsza konsekwencja. Ale jeśli zabijesz kogoś albo spowodujesz jakąkolwiek inną szkodę, to konsekwencja wzrasta. Bóg dał nam swoje słowo, abyśmy w nim się poruszali. Abyśmy w nim byli. Tak jak jedziemy samochodem zgodnie ze słowem ustawodawcy, tak, który nam dał pewne obwarowania i mówi, tu nie będziesz jechał tak, tu nie będziesz jechał tak, tu nie będziesz wjeżdżał, a tutaj nie wolno jechać w tą stronę, a poprzez drugą można. I my się temu stosujemy. Dlaczego? Ponieważ boimy się kary. Albo wiemy, że jak pojedziemy w jednokierunkową ulicę, to może się okazać, że nie będziemy mogli wrócić, bo pojechaliśmy źle i co potem? Stworzymy zagrożenie. My często używamy, Panie, przychodzimy w Twoim imieniu, ale tak naprawdę w tym imieniu nie żyjemy. Bo być w imieniu Jezus, to znaczy być w Jego Słowie. I przychodzi bardzo rozwodniona Ewangelia. I przychodzi do Kościoła czas, w którym Kościół będzie tak ciągnięty, łaszony czymś, co jest takie bardzo, bardzo przyjazne. Czymś, co przynosi pewien kompromis. I chciałbym, żebyśmy zobaczyli na jedno wydarzenie, jakie jest opisane w objawieniu Jana w 2 rozdziale. Od 12 do 15 wersetu. A do anioła kościoła w Pergamonie napisz o to, co mówi ten, który ma ostry obosieczny miecz. Zobaczcie,
o to, co mówi ten, który ma słowo, który jest słowem, i to słowo jest z obosiecznym mieczem. Co mówi słowo? Wiem, gdzie mieszkasz, tam, gdzie tron szatana, a jednak trzymasz się mojego imienia i nie zaparłeś się wiary we mnie, nawet w dniach, gdy Antypas, mój wierny świadek, został zabity u was, gdzie mieszka szatan. Lecz mam nieco przeciw tobie. Otóż są między wami zwolennicy nauki Bileama. Jak wiadomo, pouczał on Balaka, jak usilić synów izraelskich i skłonić ich do spożywania tego, co pochodzi z ofiar składanych bóstwom oraz do nierządu. Podobnie wśród was są tacy, którzy trzymają się nauki Nikolaitów. Dwa słowa o Pergamonie. Pergamon, miasto około 110 km od Efezu. Miasto, w którym był najpotężniejszy ołtarz Zeusa. Miasto, w którym były takie trzy potężne kulty: Asklepiosa, Dionizosa i Zeusa. A ponad całą okolicą, na pewnym wzgórzu, był ogromny ołtarz na cześć Zeusa. I ten ołtarz jest nazwany tronem szatana. Jest pewna ciekawostka. Otóż w IX wieku naszej ery został zbudowany ołtarz, który był wierną kopią tego ołtarza z Pergamonu. Został zbudowany przez Cezara Augusta w Rzymie. I ten ołtarz został nazwany Arapacis, to znaczy ołtarz pokoju. To sugeruje, jak bardzo szatan używa tego, co jest nam potrzebne, pokoju, aby zwodzić ludzi. Dlatego jest powiedziane, będą mówić pokój i bezpieczeństwo, i wtedy nagle przyjdzie na nich zagłada. Ale co jest zabezpieczeniem przed tym, co się wydarzy? Do kościoła w Pergamonie mówi ten, który... Co ma? Słowo. On mówi słowem, daje słowo, aby tym słowem, po pierwsze, nie dopuścić do tego, co robił Bileam. Wiecie, to, na czym to polegało? Tak bardzo w skrócie. Z jednej strony chciał wykonać Boże Słowo, bo to był prorok i otrzymał Słowo od Boga. On otrzymał Słowo od Boga, ale z drugiej strony kusiły go korzyści, jego dobrostan, i postanowił zrobić kompromis, zarobić na tym proroctwie, a jednocześnie udawać, że nie robi czegoś przeciwko Bogu. I to się pojawiło w kościele w Pergamonie. To znaczy Ewangelia została przekształcona w coś, co było kompromisem między Bożymi wymaganiami a korzyściami człowieka. I dzisiaj mamy z tym bardzo wiele do czynienia. Dzisiaj Ewangelia jest bardzo rozwodniana. Jest podawana w sposób taki, żeby wprowadzić cię w miejsce, w którym człowiek jest na pierwszym miejscu, a Bóg jest tym, który ma spełnić to, czego człowiek oczekuje. A druga rzecz to są Nikolaici. I Nikolaici, mówiąc tak bardzo, bardzo oględnie, oni nauczali. Ja któregoś dnia powiem całe kazanie na temat Nikolaitów. Ale dzisiaj powiem wam bardzo w skrócie. Otóż nie będę mówił genezy, jak powstali, kto to był i tak dalej, co nauczali. To przyjdzie na to kiedyś w czas. Ale oni uczyli, że teraz żyjemy jak się da, ile się da. Bądźmy bogaci, bądźmy pełni wszystkiego. Bawmy się, żyjmy, korzystajmy. Niech Bóg nam daje, niech nam Bóg błogosławi. Niech daje wszystko. Na świętość przyjdzie czas w niebie. A Jezus nauczał zupełnie czegoś innego. Jezus nauczał czego? Dzisiaj bądźcie święci, a wasze szczęście i wasze bogactwo i wszystko, czegokolwiek potrzebujecie, czeka na was w domu Ojca. Taka jest różnica. Nauka Nikolaitów i nauka Bileama. I to, co tak bardzo mocno odebrałem, to na zakończenie naszej
trzydniowej takiej serii spotkań, tych wieczorów, kiedy Duch Święty w sposób szczególny przemawia i daje nam coś do przodu, to jest zwróćcie uwagę na słowo. Zacznijcie je traktować poważnie. Nie możecie przyjść do Ojca, jeśli nie przychodzicie w moim imieniu. A moje imię to Słowo Boże. Wow. Jeśli o cokolwiek będziecie prosili w Słowie moim, przez Słowo moje, dostaniecie, jeśli nie, to nie. Wiecie, my musimy dojść do tego miejsca, gdzie nie będziemy się skupiać tylko i wyłącznie na tym, żeby używać Bożego Słowa do osiągania jakiegoś tam celu. Ale żeby Boże Słowo było używane w naszym życiu w całej Jego rozciągłości. W naszym uświęceniu i w naszej duchowej walce. To ono jest orężem w naszej duchowej walce. To jest niesamowita rzecz, że my czytamy, że kiedy Pan Jezus się pojawi, to Jego Słowo, ten obosieczny miecz, pokona narody. Nie broń atomowa, ale Jego Słowo. Więc jaką moc będzie miało to Słowo, kiedy On powie, zamilknijcie, nikt nie otworzy ust. Kiedy On powie, umrzyjcie teraz, wszyscy umrą. Wszyscy moi wrogowie, padnijcie na kolana i na twarz i oddajcie pokłon. I to się wydarzy, czytamy o tym. Kiedy On powie, niech znany wam cały świat gdzieś zwinie jak zwój. Co się stanie? Zwinie się jak zwój. Kiedy On powie, a teraz tworzę nową ziemię i nowe niebo. To się stanie. I wiecie, co jest niesamowitego? On dał swoje słowo do Kościoła. I On mówi Kościołowi, przychodzi dzień, w którym będziecie zdawać sprawę każdym swoim życiem, każdym swoim krokiem ze znajomości z mojego słowa. Wiecie, jest jedna rzecz niesamowita, jaką dzisiaj zobaczyłem. To nie Bóg będzie sprawdzał, jak stoisz na słowie i stoisz w słowie, ale diabeł. I to jest problem. Bo diabeł będzie przychodził i sprawdzał, powiedział tak jak w pokerze, sprawdzam. Jesteś w słowie, czy kłamiesz? Znasz słowo? Czy po prostu tylko coś deklamujesz? Wierzysz w słowo? Jesteś zanurzony w tym słowie? A jeśli jesteś, to jesteś wygrany, ale jeśli nie, to tak jak synowie z Cywy. Wiedzieli, że ci, którzy znają Jezusa, ci, którzy znają apostołów, ci, którzy są z nimi, z Jezusem czy z apostołami, mają moc, aby wypędzić demony. I wiecie, co zrobili? Chcieli je wypędzić. Ale co się stało z nimi? Oberwali po głowie. Usłyszeli, tak, ja Pawła znam, Jezusa znam, ale wy? Więc to jest ogromne niebezpieczeństwo. Jezus mówi jeszcze więcej. Ja nie będę ich sądził, ale co? Słowo. Więc jesteśmy odpowiedzialni za Ewangelię. Jesteśmy odpowiedzialni za to, co Bóg dał do Kościoła. A Ewangelia, a Boże Słowo to jest tak potężna moc, że Bóg przez swoje Słowo stwarzał. Więc ja wierzę, kochani, że kiedy wrośniemy w Boże Słowo, kiedy zrozumiemy, że Jezu, Jego imię to jest Słowo Boże, i zaczniemy w tym Słowie Bożym chodzić, to przyjdzie taki moment, że powiemy chorobom, one odejdą. Że powiemy do niemocy, a ona się usunie. Że powiesz do góry i ona zmieni swoje położenie. Bo to obiecał Jezus, a dlaczego tego nie widzimy? Dlatego, że nie chodzimy w Jego imieniu. Czyli inaczej mówiąc, nie chodzimy w Słowie. Więc co mówi apostoł? Weźcie słowo, weźcie miecz ducha, weźcie to, co Duch Boży użyje, abyście mogli wygrać duchowe walki. Amen?
weźcie słowo. To jest duchowy miecz. Ale ty możesz sobie pozytywnie wyznawać i mówić, ale jeśli nie będziesz żył w tym słowie, jeśli nie będziesz w Jezusie, mówiąc inaczej, to nie zadziała. Dlatego wielu ludzi dzisiaj spotkacie na ulicy, ja dzisiaj spotkałem, czy wczoraj, ludzie mówią, to nie działa. Nie działa Boże Słowo w jego życiu, dlatego że nie stał nigdy w tym Słowie i nie był w Jezusie, nie był w Słowie, był tylko z nazwy. Więc traktujmy Słowo tak poważnie, jak bardzo na tą powagę zasługuje. Traktujmy je tak bardzo poważnie, jak bardzo poważnie potrzebujemy duchowego oręża. Bo my możemy paplać na swoich gębach, co chcemy. Możemy recytować psalmy i wszystkie wersety, które mamy gdzieś tam w naszych Bibliach z tyłu wypisane. To mogę, to mam, to dostałem, tam to wezmę. Tylko po 25 latach dalej jesteś w tym miejscu, że otwierasz swoją skarbonkę, jaką nazbierałeś do nieba i tu pusto. Opowiem wam jedną historię. Był taki moment, że zrozumiałem. Wiecie, ja tego nawet mojej żonie nie mówiłem. Zrozumiałem coś. Zadałem kiedyś sobie pytanie. Boże, byłem daleko od Ciebie. Nie byłem ósmy czy któryś tam rok w kościele. Paliłem papierosy za papierosem. Lubiłem whisky. Ale kiedy potrzebowałem pieniądze i powiedziałem, Panie Boże, no to ja tylko od Ciebie mogę to dostać. To one się znajdowały. I w zasadzie o każdą materialną rzecz, łącznie z Mercedesem, kiedy się sam pomodliłem, to on się znalazł. Nie będę nauczał, że musicie się modlić o Mercedesa. I zadałem Bogu pytanie, Boże, dlaczego? Dlaczego nie mam w sobie lęku o to i mówię, się znajdzie? Dlaczego, Boże, tak jest? Dlaczego w tej sferze mnie wysłuchujesz, a w innych sferach czasem nie mogę zobaczyć czegoś? I Bóg mi odpowiedział swoim słowem. Powiedział mi, byłeś sierotą, a ja sieroty traktuję w sposób specjalny. I wtedy zrozumiałem. Zrozumiałem, że Bóg jest wierny swojemu słowu. I ja zawaliłem. Ja byłem nieposłuszny, ale mój stan się nie zmienił. Dalej byłem sierotą. I Bóg był wierny. Ja nie byłem wierny, ale On był wierny. I to, co mogłem wtedy zrobić, to mogłem pokutować i powiedzieć, Panie, przepraszam. Panie, chcę wrócić z powrotem do kościoła, do miejsca, w którym Ty królujesz. I proszę Cię, wyposaż mnie w Twoje słowo, bo ono ma tyle tajemnic i tyle mocy. Ktoś może się zadać pytanie, jak to jest, że kupiliśmy ten budynek? Dlatego właśnie, bo jest Boże Słowo. I kiedy Bóg mówi, wykonujesz. Kiedy Bóg przychodzi, On zmienia logos w Rema. I ja nie odważę się powiedzieć komuś, kto jest chory, teraz będziesz uzdrowiony, jeśli Bóg mi tego nie powie wcześniej. Nie odważę się powiedzieć do demona, wyjdź precz, jeśli Bóg mi nie powie, teraz to zrób. Nie odważę się wyznać przez wiarę czegoś, czego Bóg mi wcześniej nie powiedział. Bo chcę nauczyć się traktować Boże Słowo poważnie. Tak poważnie, jak na jaką powagę zasługuje. Bo dość już jest w Kościele używania Bożego Słowa jak papieru toaletowego. Dość już jest w Kościele używania Bożego Słowa bez należnego mu szacunku, bo to jest brak szacunku dla Chrystusa.
Więc kiedy przychodzimy dzisiaj tutaj, jesteśmy gotowi, aby Duch Święty nas karmił. Ja wierzę, że On powiedział dzisiaj do nas: posyłam do was słowo. Traktujcie je poważnie. Wiecie, to nie kazania. To nie płomienne przemowy tego czy innego usługującego. Ale słowo, które ty przyjmujesz od Boga, ono buduje ciebie. I to nim możesz budować innych. I to przez to słowo, które przyjmujesz od Boga, zwyciężasz w swojej duchowej walce. Nikt za ciebie nie wygra twojej duchowej walki. Można się za ciebie wstawiać, ale zawsze jest tak, że w duchowej walce musisz wyjść na ring. Jak piłkarz, czy jak bokser, ty masz kibiców wokół siebie, masz cały obłok świadków, którzy są i wyznają, że Bóg jest tym, który może dać ci w tej chwili zwycięstwo. Ale to ty musisz stanąć na ringu. To ty musisz być tym, który idzie i walczy. Ja nie pójdę za ciebie. Nie mogę. Nie mogę. Tak jak nie mogę stanąć za jakiegoś polskiego mistrza bokserskiego na ringu i z nim walczyć za niego w jego imieniu. Bo dostanę po zębach, po prostu. Mogę się postawić koło tego ringu i go wspierać, kibicować. Ale ja nie stoczę tej walki. I kiedy Paweł mówi, nasz oręż nie jest fizyczny, tylko jest duchowy. Mówi o tym, abyśmy wzięli słowo, które zostanie napełnione mocą Bożą, które będzie pełne Bożego Ducha i zwyciężali. Dlatego potrzebujesz, aby Duch Święty cię przenikał. Dlatego potrzebujesz, czytając Boże Słowo, aby robić to w Bożej obecności. Aby nie był to rytuał codzienny, o, przeczytam sobie teraz sumienie na pustyni, albo wyciągnę wyroczek, albo dobra, otworzę Biblię, cyk, 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 tu. Tylko abyś mówił, Boże, objaw mi Twoje Słowo i pokaż mi. Wiecie, tak jak ja mówię przed każdym nabożeństwem, Panie, potrzebuję Słowa. Potrzebuję Słowa. Poruż moje serce jednym słowem, żebym wiedział, w którą stronę patrzeć. Kiedy staniemy zaraz do stołu Pańskiego, Jezus Chrystus oddał swoje życie za ciebie. Ale wtedy, kiedy oddawał swoje życie za ciebie, powiedział, wykonało się. On powiedział proroczo do tego, co się wykonało wtedy i proroczo do tego, co przez Boże Słowo będzie się wykonywać aż do skończenia. Bo on powiedział wcześniej, ani jedna jota z mojego słowa, czyli taki najmniejszy znaczek w hebrajskim języku, w alfabecie, nie zniknie. Wszystko się wypełni. I kiedy był na krzyżu, on proroczo powiedział, wykonało się. Boga słowo wykonało się. Dlatego możemy powiedzieć dzisiaj, że diabeł jest osądzony. On jeszcze nie jest ukarany. On jeszcze nie jest związany i wrzucony do jeziora ognistego, ale został osądzony. Ten wyrok nie jest do cofnięcia. I on będzie wykonany. Tak jak twoje zbawienie. On powiedział, dzisiaj ciebie zbawiłem. Oto dzisiaj jest twój dzień zbawienia. I ty to przyjęłaś. I to jest żywe. Chyba, że to porzucisz. Chyba, że to porzucisz i odejdziesz jak Nikolaici albo ci, którzy wspierają naukę Bileama. Ale wierzę, że dzisiaj Duch Święty posyła do nas słowo. Nie przez dzisiejszą moją usługę. Nie to mam na myśli. Mam na myśli, że posyła słowo do tego Kościoła. Posyła przesłanie dla każdego z nas. On posyła słowo do twojego serca. I ty będziesz czytać Biblię. I ty będziesz słuchać głosu Bożego. I on będzie napełniał cię mocą. I twój oręż zaczyna być
widoczny. On przestanie być zardzewiały i schowany w kaburze, ale on będzie wyciągnięty na zewnątrz, ponieważ przychodzą czasy, w którym tylko i wyłącznie ten oresz będzie ci dawał gwarancję, że będziesz zwycięzcą, bo będziesz słyszeć rozwodnioną Ewangelię. I powiem dzisiaj nawet tak samo, jak powiedział Paweł, choćby tu anioł z nieba stanął jakiś, albo ja opowiadał wam coś innego, nie przyjmujcie, tylko badajcie, bo Bóg posyła słowo, które będzie atakowane, które będzie wyrzucane, które będzie deptane, dlatego że diabeł boi się przegranej. On dokładnie wie, że ma krótki czas. I dzisiaj chcę nas zaprosić do tego, abyśmy otworzyli swoje serca i zaczęli żyć Słowem. W Słowie, przez Słowo, dla Słowa. To jest dzisiaj wezwanie. To dzisiaj jest podniesienie poprzeczki dla tej społeczności na taką pozycję, że musimy dzisiaj doskakiwać, żeby ją zobaczyć. Ja wiem. Ale Bóg mówi, ja to otworzyłem. A co ja otworzyłem, nikt nie zamknie. Dzisiaj możesz skorzystać z tego, że Bóg zamyka dzisiaj czas twoich duchowych porażek. I to jest coś, co mam powiedzieć na koniec. Bóg zamyka dziś czas twoich duchowych porażek. Rozumiesz, co mówię? Bóg dziś zamyka czas twoich duchowych porażek. Albo to weźmiesz i pójdziesz w zwycięstwie, albo zostaniesz za zamkniętymi drzwiami. I to jest prorocze. I to wiem, że jest prorocze. Dziś Bóg zamyka czas twoich duchowych porażek. Otwiera drzwi, by słowo przynosiło owoc. I znowu. Pokoje, moim Bóg. Te trzy pieśni. Te wspaniałe trzy pieśni czasu przebudzenia. Zaśpiewamy je, ale w trakcie, kiedy będziemy śpiewać, przyjdźmy, pokłońmy przed Nim się. Poproszę braci, żeby roznieśli między was chleb i wino. Czterech braci potrzebuję. Powstańmy. Pokojem moim Bóg, On skruszył wszelki mur. Pokojem skruszył wszelki mur. Pokojem Bóg, pokojem my. Złóż na Niego ciężar swój, On ci pomocą da. To w proroczym akcie, że wyrzuciliśmy te nasze kartki, one są już spalone, gdzie napisaliśmy te ciężary. Wiecie, zawsze w duchowym świecie to są procesy.
Diabeł będzie próbował ten ciężar wygrzebać z tych popiołów i wzbudzić na nowo w Twoim życiu. Ale rozpoczął się proces. Bóg mówi, zamknąłem drzwi dla Twoich duchowych porażek. Ty możesz pójść dalej w wierze. I kiedy śpiewasz, złóż na Niego ciężar swój, On Ci pomoc swą da i wypełni Cię pokojem, który przewyższa wszelkie poznanie, to nie wejdziesz w to nigdy, jeśli tego nie weźmiesz wiarą. Jeśli nie zobaczysz przez oczyma wiary, że zatrzasnęły się za drzwi za Twoimi duchowymi porażkami. A teraz powoli, krok po kroku, będziesz szedł w zwycięstwie. To będą małe rzeczy. Ty się potkniesz, ale powstaniesz i będziesz wygrywać. I już nie będziesz pokonany tym, co było, ponieważ za każdym razem powiesz, to jest za mną. Mój Pan zabrał mój ciężar. To nie jest mój ciężar. Nie wezmę. Pokojem moim Bóg, On skruszył wszelki mur. Pokojem Bóg, pokojem my. Złóż na Niego ciężar swój, On Ci pomoc swą da. Pokojem Bóg, pokojem my. Złóż na Niego ciężar swój, On Ci pomoc swą da. Pokojem Bóg, pokojem my. Ja poproszę braci, abyście podeszli. Czterech braci potrzebujemy. Jest czterech. Tak, chodźcie bliżej, nie bójcie się stołu. Mam taką prośbę, żeby ci, którzy nie chcą, nie mogą z jakiegoś powodu przyjąć tej pamiątki, aby usiedli, abyście siedzieli. I też, aby nie komplikować, to kiedy śpiewamy, uklęknijmy przed Bogiem, Stwórcą naszym, dzisiaj uklęknijmy w naszych sercach. Przed Nim się uklęknijmy, przed Bogiem Stwórcą naszym. Przyjdźmy, pokłońmy przed Nim się. Uklęknijmy, przed Bogiem Stwórcą naszym. Gdyż On ma wszelką moc, a myśmy owcami pastwisk Jego oraz trzodą Jego rąk, oraz trzodą Jego rąk. Dobry Ojcze, my błogosławimy chleb. Ten rozdrobniony, połamany chleb, który symbolizuje Twoje rozbite, zranione ciało, które również mówi, że jest dostępne dla każdego, ale również mówi nam, że każdy z nas, otrzymując tą część ciała, staje się częścią ciała Chrystusa, aby wykonywać Słowo, żyć przez Słowo, dla Słowa, w Słowie i przez Słowo. Panie, błogosławimy ten chleb, który jest dla nas symbolem, pamiątką. Ale proszę Ciebie, Ojcze, aby w tym duchowym wymiarze, abyś dotknął serca każdego z nas, każdej siostry i każdego brata,
abyś rozpalił na nowo ogień, abyś pchnął nas w stronę dojrzałości. Niech w ten sposób będzie wywyższone, uwielbione Twoje imię. Ojcze, błogosławimy też kielich. Ten kielich wypełniony winem, który symbolizuje Twoją krew. Krew, która lała się, aby zmazać nasz grzech, aby pojednać nas z Ojcem, aby doprowadzić do miejsca, w którym będzie mógł nas Ojciec wypełnić pokojem, aby nas chronić. Dlatego Ojcze, ten symbol, który dzielimy dzisiaj między sobą, niech również spowoduje w duchowym wymiarze tą moc oczyszczenia, tą świadomość ochrony i głębię tej ofiary. Ja dziękuję Ci, Ojcze. Dziękuję Ci, że dałeś nam tą łaskę. I Ty powiedziałeś, że będziecie to czynić, aż przyjdziesz. Że będziemy zwiastować Twoją śmierć, która jest naszym życiem, naszym zbawieniem i naszym wejściem w Słowo. I naszą zdolnością, by stać się ciałem Chrystusa tu na ziemi. I my chcemy to zrozumieć, Ojcze. I my chcemy w ten sposób żyć, jako ci, którzy się wzajemnie zasilają. Chcemy się tego nauczyć w naszej małej wspólnocie, ale też chcemy nieść to dalej między tych, którzy wyznają, że Ty jesteś Panem. Tak nam dopomóż, Ojcze. Tak niech Twój Duch nas prowadzi w imieniu naszego Pana Jezusa. W Twoim Słowie, z Twoim Słowem, zgodnie i dla Twojego Słowa. Kochani, rozdajcie chleb i wino. Idźcie równocześnie, żeby bardzo sprawnie to przechodziło. Jeszcze raz, Ojcze, dziękujemy Ci za krew baranka, za Jego ofiarę, za zbawienie. Za to, że nas znalazłeś w różnych miejscach, w różnych sytuacjach. Pociągnąłeś i powiedziałeś: stajecie się moimi dziećmi. Wybaczam wam wasze winy, oczyszczam was od waszych grzechów, uwalniam was od waszych zniewoleń, przynoszę wam zbawienie i daję wam moje słowo, które przyniesie uzdrowienie, które przyniesie uwolnienia, które przyniesie przełomy, które przyniesie zbawienie dla narodów. Ty powiedziałeś: uczcie narody wykonywać słowo, które wam powiedziałem. Halleluja. Halleluja. Przyjdźmy, pokłońmy przed Nim się. Uklęknijmy przed Bogiem, Stwórcą naszym. Przyjdźmy, pokłońmy przed Nim się. Uklęknijmy przed Bogiem, Stwórcą naszym, gdyż On ma wszelką moc. Abyśmy owcami pastwiskiego oraz trzodą Jego rąk oraz trzodą Jego rąk. Halleluja.
tron wznosi się nad wszystkie ziemie świata. Jesteś najwyższy, Panie mój, Królu mój. Panie, Twój tron wznosi się nad wszystkie ziemie świata. Jesteś najwyższy, Panie mój, Królu mój. Wywyższamy Cię, wywyższamy Cię, wywyższamy Cię, Panie nasz. Wywyższamy Cię, wywyższamy Cię, wywyższamy Cię, Panie nasz. Zaśpiewajmy jeszcze raz. Panie, Twój tron wznosi się nad wszystkie ziemie świata. Jesteś najwyższy, Panie mój, Królu mój. Panie, Twój tron wznosi się nad wszystkie ziemie świata. Jesteś najwyższy, Panie mój, Królu mój. Wywyższamy Cię, wywyższamy Cię, wywyższamy Cię, Panie nasz. Wywyższamy Cię, wywyższamy Cię, wywyższamy Cię. I spłyną na Ciebie i dosięgną Cię wszystkie te błogosławieństwa, jeśli usłuchasz głosu Pana Boga Twego. Błogosławiony będziesz w mieście, błogosławiony będziesz w polu. Błogosławione będzie Twoje potomstwo, plon Twojej ziemi, rozwód Twojego bydła, miod Twojej rogacizny i przychówek Twoich trzód. Błogosławiony będzie Twój kosz i Twoja odzieża. Błogosławione będzie Twoje wejście i wyjście. Powali Pan Twoich nieprzyjaciół, którzy powstaną przeciwko Tobie. Jedną drogą wyjdą przeciwko Tobie, a siedmioma drogami uciekać będzie. Pan każe, aby było z Tobą błogosławieństwo w Twoich spichlerzach i w każdym przedsięwzięciu Twoich rąk. Pobłogosławi Cię na ziemi, którą daje Ci Pan Bóg Twój. Pan ustanowi sobie Ciebie jako lud święty, tak jak Ci przysiągł, jeśli będziesz przestrzegał przykazań Pana Boga Twego i chodził Jego drogami. Ujrzą wszystkie ludy ziemi, że imię Pana jest wezwane u Ciebie i będą się Ciebie bać. Ponad miarę obdarzy Cię Pan dobrem w Twoim potomstwie, rozpłodzie Twojego bydła i plonach Twojej roli na ziemi, co do której Pan poprzysiągł Twoim ojcom, że Ci ją da. I otworzy Pan przed Tobą swój skarbiec dobra, niebiosa, aby dawać deszcz na Twoją ziemię w czasie właściwym i aby błogosławić wszelką pracę Twoich rąk, także będziesz mógł pożyczać wielu narodom, ale Ty sam nie będziesz pożyczał. I uczyni Cię Pan głową, a nie ogonem, i będziesz zawsze tylko na górze, nigdy nie będziesz na dole. Jeśli będziesz słuchał przykazań Pana, Boga Twego, które ja Ci dziś nadaję, abyś ich pilnie przestrzegał. Nie odstąpisz ani w prawo, ani w lewo od żadnego ze słów, które ja Wam dziś nakazuję, po to, aby pójść za innymi bogami i im służyć. Moc słowa. Ona stanie się błogosławieństwem. Halleluja. Skupmy się chwilkę, modląc jeszcze. Panie, dziękujemy Ci za ten czas wspaniałych dni, które Ty nam dałeś.
Dziękuję Ci, że zgromadziłeś nas tak licznie w te dni. Dziękuję Ci, Panie. Dziękuję Ci, Panie. Dziękuję, że możemy przeżywać to. Ten czas razem, ten czas w Twoim Słowie, ten czas w uwielbieniu, ten czas w poruszeniu Twojego Ducha, ten czas, w którym Ty dotykasz naszych serc. I wiem, że nie zostanie to zapomniane. I nie zostanie to porzucone i gdzieś zakurzone na półce naszych wspomnień. Ale będziemy odnawiać to, co dzisiaj do nas mówisz, to, co mówiłeś wczoraj, to, co mówiłeś przedwczoraj. I będziemy wchodzić wyżej i wyżej. Z chwały chwałę, z wiary w wiarę, tak jak nam to obiecałeś. Niech będzie błogosławiony Pan Bóg Wszechmogący, Stworzyciel nieba i ziemi. Niech będzie błogosławiony Ten, który przychodzi. I niech wezwane jest Jego imię nad każdym narodem. Amen. Jesteście wspaniałą wspólnotą, wspaniałym zborem. Naprawdę jesteście wspaniałą wspólnotą, do której Bóg mówi. On znalazł każdego z nas w różnych sytuacjach. I tworzy z nas to, co jest wspaniałe. Nie straćmy tego. Skądkolwiek przyszliście, jakąkolwiek macie historię swojego życia, Pan Jezus Chrystus uczynił cud. Stajesz się częścią ciała tego, które zobaczy uwielbienie, zobaczy chwałę i przeżyje zjednoczenie z tym, który jest, który był i który przyjdzie. Amen.